Cześć, z tej strony Enek.pl i chciałbym Wam zaprezentować serwer. Serwer, który powstał dzięki mnie i Szynkowi specjalnie dla Was. Dla Was i jeszcze raz dla Was. I tak, to co tu widzicie za mną jest spawn. Ja już się może obrócę. Zobaczcie, to jest spawn całego serwera. Serwer nie jest jeszcze z modyfikacjami. Jest to czysty Minecraft 1.4.5. I to jest potrzebne jak na razie tylko i wyłącznie, by wejść na serwer. I tak, wchodząc tutaj, pokażę Wam, jak wygląda spawn. Jak już mówię, jest to serwer free build i survival. Nie ma tu jakichś specjalnych działek wydzielonych. Po prostu macie przetrwać, żyć, pozyskiwać surowce, budować. A co przede wszystkim idzie, nie grifować, nie no, zachowywać się z kulturą i tak dalej. Jak widzicie, jest spawn, a to sobie... O, Shank. Shank sobie... A, on się chowa. Siema, Shank. No. Wszystkie pytania dotyczące serwera po zalogowaniu się kierujcie do niego. Do niego. To jest administrator główny serwera. Ja też jestem administratorem, niemniej jednak... W głównej mierze on tu będzie wszystkim się rozporządzał, gdyż ja, no wiadomo, muszę odcinki nagrywać i tak dalej, tak więc tak. Tutaj mamy informacje dotyczące serwera, czyli zasady, co jest dozwolone, jak sami widzicie, możecie przeczytać wszystko po kolei. Dozwolone jest używanie Optifine'a, tak jak ja sam używam. Erase minimap możecie używać, lecz wolałbym, by nie było używane, ale no jak to woli. Tak, na serwerze mamy dostępne jeszcze warpy. Tutaj wpisując ten warpcraft, dostaniemy się do miejsca, w którym są pokazane, jak craftować nowe itemy. Minecraft 1.4.5 to jest bardzo przydatne. Warp drop jest to coś takiego, że co tydzień będzie coś takiego, że na przykład z creepera wypada coś bonusowego. Dzięki temu będziemy się mogli dowiedzieć co. No i dobra, dalej mamy warp tarcze. Na serwerze są zainstalowane tarcze i one będą nam służyły do obrony przed creeperami i różnymi takimi mobkami, tymi, które chcą nam niestety krzywdę zrobić, które chcą nam pomóc zginąć w świecie Minecrafta. Taką tarczę, by używać, tutaj wpiszecie warp, tam będzie pokazane, jak craftować i informacje, jak używać. Oczywiście trzymamy w ręce, tak jak ja teraz, redstone'ową pochodnię i co, ta tarcza będzie nas bronić przed tymi mobkami, przed damage'em zadawanym od nich. Tak więc jeżeli będziemy chcieli uciekać, run away, to możemy spokojnie skorzystać z tej tarczy. Co my tu dalej jeszcze mamy? Tutaj mamy komendę do automatycznego enchantowania. Ja może zaprezentuję, wpisując KP. Oj, źle to wpisałem. PE, przepraszam, PE. PE udostępnia nam się enchanting, ale można tylko i wyłącznie do 8 poziomu enchantować. To jest taki szybki, przenośny enchant. Tu gdzieś w mieście jest zbudowany normalny enchant, znaczy na spawnie, tak jak tu widzicie. Może jest, będzie trochę za ciemno, ja trochę podjaśnię, by było widać. Albo czekajcie, jeszcze poprawię. Zrobimy tak. Ok. I tak jak mówiłem, o, tu macie enchant. Tu będzie, tu jest enchant. Czasami te bloki się tu bugują, ale to wina Minecrafta, nie nasza. Sobie możecie enchantować. Tutaj jest dużo różnych ciekawych rzeczy pochowanych, dzięki którym możecie sprawdzić, no, jak tylko wejdziecie na serwer, będziecie mogli sobie sprawdzić, co gdzie jest, co gdzie jak. I tak, jaka jest zasada budowania, to Wam powiem główne rzeczy. Budujecie się poza spawnem, gdzie chcecie. Tylko tak, no prosiłbym, by nie grifować czyichś domków, nie niszczyć, nie burzyć. Bo jak wiadomo, ban permanentny, wywalenie i tak dalej. Co do pytania, czy serwer jest premium,
serwer jest premium i non-premium. Jeżeli będzie dużo grifowania ze strony non-premium, serwer przerodzi się tylko i wyłącznie w premium. Tak więc starajcie się utrzymać porządek na tym serwerze, gdyż chciałbym, by to było miłe miejsce spotkań, bo jak wiecie, sam serwer to nie jest nic wielkiego. Chodzi o klimat, który jest tworzony na tym serwerze, a klimat dokładnie tworzycie wy. Nie ja, nie Szenk, tylko wy. I co dalej bym tu jeszcze chciał powiedzieć, by było wszystko jasne. I tak, w kwestii moderatorów, jeżeli chcecie się starać, to oczywiście to trzeba skierować sprawy do Szenka, ale o co chodzi? W pierwszy dzień, jak pojawicie się na serwerze, to nie piszcie od razu do niego, bo to nie ma sensu. To musi być osoba, która już trochę jest na serwerze, to musi być osoba, która jest ogarnięta, która zna się na moderowaniu, na bycia modem na serwerze, najlepiej widziane, jak ma doświadczenie jakieś. Oczywiście zgłoszenia będzie można kierować też na forum. To forum też jest, też już powstało. Wszystkie adresy i adres serwera, jak i też TeamSpeak'a, bo jest też przeznaczony dla was TeamSpeak kanał, podam w dyskrypcji lub gdzieś tu wyświetlę na filmie, gdzieś się to ukaże, ale na 100% będzie w opisie filmu i tam sobie będziecie mogli wszystko sprawdzić, co i jak. Co tu jeszcze wam mogę powiedzieć? No, ja na tym serwerze czasami się będę pokazywał, żeby sobie pograć z wami, porozmawiać, poprzebywać. To tak samo na TeamSpeak'u też będę i forum też mam zamiar odwiedzać, więc liczę na was, na waszą aktywność, na to, że będziecie na tym serwerze. Zarówno też mam dla was na początek konkurs, bardzo fajny konkurs, by zbudować jakiś ładny domek, jakoś ładnie się wkomponować w tą całą tutaj, tak jak widzicie, przestrzeń, tak jakoś, naprawdę, żeby to nie było z jakiegoś dirtu czy coś takiego, prosiłbym o coś bardzo fajnego, coś miłego dla oka, oczywiście najlepsze budynki zaprezentuję na kanale, a osoba, która zwycięży, no nie wiem, podejrzewam, że będziemy mogli nagrać razem escape'a jakiegoś, jakąś mapkę, którą będziemy mogli sobie przejść razem, czy coś w ten deseń. Jeśli wam to odpowiada, cieszy mnie bardzo. I tak, zapraszam was gorąco na ten serwer. Serwer już działa. Od chwili odpalenia, znaczy od chwili ruszenia filmu, a od chwili wyświetlenia filmu, udostępnienia wam, serwer ruszy oficjalnie. A taki oficjalny start, gdzie przyjdę się z wami wszystkimi przywitać, nastąpi jutro. Jutro gdzieś koło godziny 17-18 będziecie mnie mogli zobaczyć. Dzisiaj prawdopodobnie jeszcze też będę na tym serwerze. Tak więc tak, zapraszam was gorąco. Wszelkie pytania, jakieś te wszystkie informacje, tak jak mówię, kierujcie do Szenka. On tu wszystko wam pomoże. Wszystko dla was zrobi. No, jest naprawdę w porządku człowiek. I co? Tak jak mówię, potrzebujecie Minecrafta 1, 4, 5, by wejść na ten serwer. I tak może na starcie powiem, że jak wchodzicie na serwer, musicie zarejestrować swoje konto. Jak to się robi? Otóż wpisujecie ukośnik register spacja i wpisujecie swoje hasło. Tak, żeby konto każdego gracza na tym serwerze było zabezpieczone hasłem. I jeżeli się zarejestrujecie, wtedy się logujecie wpisując ukośnik login i podajecie hasło i wtedy się logujecie. Pamiętajcie wpisać porządnie login, gdyż wyświetli wam wasze hasło na czacie, a tego nie chcecie chyba, nie? Tak więc tak,
zapraszam Was do zwiedzania. Tu są bardzo różne ciekawe rzeczy na tym serwerze. Oczywiście spawn ja nie budowałem, Shank też nie budował. Spawn no jest z Planet Minecraft. Oczywiście autor wyraża zgodę na umieszczenie tej budowli na serwerze. Oczywiście my tu swoich kilka, pięć słów wprowadziliśmy, tak więc co do reszty, to już będzie zależało od Was. Na spawnie nie można się bić, poza spawnem można się naparzać. Co dalej? Ni spawnu nie można niszczyć. Mam taką nadzieję, że będziecie zachowywać się w porządku, bo tak jak mówię, serwer będzie dla Was, jeśli Wy będziecie w porządku. I tak. A mody zostaną dodane wtedy, gdy już będą moderatorzy, gdy będzie paczka całkowicie zrobiona na serwer i poradnik do tego, jak zainstalować mody i wejść na serwer. Tak więc zapraszam Was gorąco. IP serwera to mc.lesiuk.net. Tak sam jest adres dla forum i adres do TeamSpeak. Na TeamSpeaku też, jak już mówiłem, będę się pokazywał. Będziecie mogli ze mną pogadać. Ja tam mówię, nie będę o jakichś określonych godzinach, tylko po prostu jak będę, to będę. Miło by było, jakbyście też tam byli, prowadzili tam jakieś rozmowy. Mam nadzieję, że jakieś relacje się tam między Wami nowe zawiążą. I tak, to będzie na tyle. Pozdrawiam Was gorąco. Zapraszam na serwer. Możecie wchodzić już teraz. Tak więc trzymajcie się i cześć!